Alo, 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 witam was, ja jestem Karwasz10, a oto jest kolejna część, zagrajmy w Prototype. Dawno nie nagrywałem odcinków, ale... No, ale miałem jakiś powód. Dobra. Czym się dzisiaj zajmiemy? Wykonamy tego głównego questa. I wypadałoby w końcu... rozwalić albo ul, albo jakąś bazę. Zobaczymy, czy nam starczy czasu. Quest główny. Gdzie oni landing? Southeast Manhattan, but the carrier, the USS Reagan, is supposed to remain off the southern coast. I wonder where those trucks are heading. Wherever they're going, I'll bet McMullen is there. He did this to me, and I'm gonna find out why. And then? Then I'm gonna make sure he never does it to anyone else. Ever again. Shit. This is a fortress. Someone here knows McMullen, and they'll tell me everything they know. Dobrze. No to skok. Próbujemy teraz znaleźć naukowca, który wykonał na Aleksie ten eksperyment, który go zmienił właśnie w to coś, czym teraz jest. Jest dowódca. O kurde. Jest. Dobrze. We know Zeus has been spotted multiple times in this area. We're breaking out some new tech to pin him down. This unmanned aerial vehicle can detect the virus at less than 10 parts per million in open air. With it, we should be able to box Zeus in and destroy it. No to mamy trochę przewalone. Gdyż wojsko... Primary strike package dispatched. Clear the zone, over. We're go. Initiate the strike. Look out below, motherfucker. Nie będę przeszkadzał w dialogach. Dowiedzieliśmy się, że wojsko ma zamiar tutaj przytransportować maszyny, które mogą nas namierzyć. Oraz wiemy to, że Alex ma kryptonim wojskowy Zeus. Dobra, co ja mam teraz zrobić? Aj. Nas tutaj nie ma. Nie ma nas. On nas na serio nie widzi? No. Podlecieli. Dobra. I za uniknięcie grupy. O, tu jest patrol. Mutantów. Przydałoby się zniszczyć. Ulepszenie podziemnych kolców. Tnący pęd. To się przyda. O, moc bicza. Moc bicepsów. Termowizja. Dobra, załatwmy ten patrol.
No, to nie są mutanty. To jest wojsko. No to przyleciały te maszyny, które nas będą namierzać. Dobra, przejmujemy czołg. Gdzieś tutaj jeszcze jeden jest. Dron. Ale to się wolno obraca. Dobra. Wysiadamy. Chowamy ostrza. I biegniemy. Przy okazji widzę coś na mapie nowego. Coś mnie zauważyło. Aj. Nie ten guzik. Ej ty, gdzie ty uciekasz? Chodź tu. Daj mi to. O wiele prościej. Skończyła mi się amunicja. O, widzę więcej bazuk. Wyrzuć to. Co ja mam teraz robić? Niszczyć patrole? Tak. Przydałoby się zrobić te kamienne pięści. O tym raczej nie potniemy czołgu. Porzucajmy samochodami. Coś mi nie idzie. O nie. Dobra, dopóki jeszcze żyję. No szybciej. Dobra, teraz uciekamy. Aj. Alex nie żyje. Szkoda. Szkoda, bo dobry chłopak był. Uciekamy. Chowaj pazury.
Trochę miasta zniszczyłem. Dobra. Kolejny czołg. Przypomnijcie mi, żebym następne co kupił, to te pięści. No. Bo bez nich naprawdę sobie nie poradzimy. Jestem zły. Ludź depcze. Mam nadzieję, że nie będę mieć przez to jakiegoś złego zakończenia. Ale raczej nie. Nic takiego nie widziałem. Mamy minutę na załatwienie patrolu. Uda się. No. Co to jest za miejsce? Kryjówka dany... Aha. Rozumiem, że mogę tu wrócić się wyleczyć. Albo coś w tym stylu. Aha. Weźmy sobie to auto. Ktoś tu siedzi? Nie. A nie, ktoś tu siedzi. No fajnie, że takie szczegóły są uwzględniane. O, jest czołg. To niepotrzebnie tachałem ze sobą ten samochód. I następny patrol. Już z tego czołgu nie wysiadam. I... A ten jest bliżej kryjówki. Co tu się dzieje, ludzie? Ja tylko jadę czołgiem. Co mi się przyczepiło do wieży? Nie no,
Ja nie rozumiem, co oni się tak denerwują. Tam jest patrol. I cel sieci Intryk? Tak. Wysiądźmy z tego. I gońmy ten cel. Gdzie on? A już jest tam. Dr. John Tynes. What do you think goes on in her head? Nothing. Her brain was fried by the virus. She seems... Yeah. It seems like she's waiting for something. No, dowiedzieliśmy się paru ciekawych rzeczy. I chodźmy po ostatni patrol. Ty nam się przydasz. Nic się nie dzieje z tym czołgiem jak do niego. Jak go ciacham tymi nożami. Ogólnie martwiłem się, że z nagraniem części drugiej będę miał problem, prototypa. A tutaj w następnym numerze CD Action, czyli w numerze albo marcowym, albo kwietniowym. Nie wiem, jak je nazywać. Są tak gdzieś pomiędzy miesiącami. Dobrze. I w tym numerze będzie Prototype 2 z oficjalnym sproszczeniem. There were hunters now, thanks to Green. Black Watch quarantined the island. It became clear to me that McMullen, Gentech's director of research, had linked us all together. He worked for Blackwatch. He had studied Green. Karen and I had worked for him, you know, before. He knew who I was and maybe what had happened to me. I thought, when I find McMullen, I find myself. Well, what did he tell you? McMullen? Lots of things. Some of them even true. And then? Then? Well, then he died. On z jakimś wojskowym rozmawia na tych przerywnikach. ...20% zarażenia całej populacji, szósty dzień epidemii. Co teraz? Teraz chodźmy sobie zrobić jakieś krótkie, proste... O! Wyzwanie wojskowe. Odsuńmy się, zmieńmy. No, lepiej nie. Powoli. Jak to było? R, E, F i E. Jakie wyzwanie? Zinfiltruj bazę, pożrzyj zaznaczone cele. Wyjdź z bazy. Poziom łatwy. No jak znam poziom trudności wyzwań w tej grze, to to wcale nie będzie taki łatwy.
Teraz mnie nie mogą zauważyć. Gdzie jest szefu? Tu jest szefu. Aj, miałem szansę. Nikt nie zauważył. Wchodzimy. Strasznie tu jakoś dziwnie w tej bazie. Takie powietrze jest takie dziwne. Co jest? Ciekawe. Dobra. Nie bawimy się. Sir, we've got a priority situation in New York. The Idaho runner? Something else. Sir? Get the old man on the horn. I want two battalions ready to move from Dietrich. Full gear. It's starting again. Powiedział, że znowu się zaczyna, czyli wcześniej już coś takiego było. Jak teraz na Manhattanie. Ale takie artyleryjskie zostały ulepszone na cel wystrzelany. Na cel wystrzelany. Wystrzelanych jest więcej pocisków. A obszar ataku jest większy. No i muszę się wyspać. Jak mam problemy z przeczytaniem nawet tego. Dobrze. No chodź tu. Fajnie. Postanowił zemrzeć. Chyba nie powinienem ich zabijać, bo to tylko żołnierze. O, przeciąłem go na pół. Dobra, idę stąd. Nie mogę? Dobra, dopóki jeszcze pamiętam, kupmy sobie ulepszenia. Młot. To za chwilę jeszcze bicz. I teraz zobaczymy sobie, co mamy. To już pamiętam. Wszystko pod erką. Wow. Jedna z fajniejszych mocy jak na razie. Dobra, pożeryjmy go. Potrzebne nam życie. Dobra, bo nam się kończy życie. Dla każdej mocy jest inny... Są inne animacje pochłaniania. To się chwali.
Dobra, ja chcę stąd wyjść. Jest, baza zneutralizowana. No i teraz mogę wyjść. O, kamera. Dobra, zobaczcie sobie drzwi. Teraz sobie weźmy jakieś ulepszenia znowu. Kamień na pięść, ale mamy za mało kasy. Uliczny zamiatacz, termowizja, nic nowego. Ulepszenia skoków, ślizgów. Zdrowie, regeneracja. Mało tego. Dobra. Ja stąd tylko wyjdę. No i teraz się z wami pożegnam. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Łapki w górę, łapki w dół. Do zobaczenia w kolejnej części. Zagrajmy w Prototype. Cześć.